31 czerwca w ramach obchodów Dni Brzozowa na stadionie Mosir w Brzozowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Brzozów. Zawody rozpoczęły się przemarszem uczestników wraz z orkiestrą Dentą z brzozowskiego rynku na Mosir. W zawodach wziął udział 21 drużyn, 9 w grupie A seniorów, 5 w grupie C kobiet, 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt, 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców. Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie oraz druhowie OSP z gminy Haczów. Sędzią głównym zawodów był starszy kapitan Bogdan Biedka. Zawody strażackie zostały rozegrane w konkurencjach. Bieg sztafetowy 400 metrów dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami dla drużyn grupy A i C, ćwiczenia bojowe dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, ćwiczenia bojowe dla drużyn grupy A i C. Na stadionie Mosir licznie zgromadzili się widzowie, podziwiający zmagania strażaków. Zawody obserwowały również władze naszego miasta. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, zastępca burmistrza Maria Rymasz, sekretarz gminy Beata Bodzioch-Kaznowska, skarbnik Jacek Szklarz, przewodniczący Rady Miejskiej Edward Sabik, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy jednostek budżetowych. Swoją obecnością zawody zaszczycił kapelan strażaków ksiądz Tomasz Nogaj, przebywający na misji w Sudanie Południowym. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę być z moimi kolegami druhami i druhnami z całej gminy na zawodach strażackich. To, co przeżywam na misjach w Afryce, w południowym Sudanie, wiąże się z misją mojego życia, a z drugiej strony z kontaktami z tamtejszymi strażakami. To, co mogę zrobić dla nich, rozmawiamy o sprzęcie technicznym, rozmawiamy o szkoleniach. Widzę, że coś robią, natomiast nie jest to ten poziom satysfakcjonujący, tak jak tu na miejscu u nas. Są ciekawi. Pokazuję zdjęcia, prezentacje, też w komputerze. Staram się, żeby zobaczyli troszkę większy świat. Troszeczkę właśnie zobaczyli, jak w innych miejscach posługują strażacy zawodowi i ochotnicy. I przywożę też pozdrowienia od strażaków z Rumbek, z południowego Sudanu, dla naszych strażaków gminy Brzozów. I jednocześnie pozdrawiam wszystkich strażaków, druhów, druhny, którzy są zgromadzeni na tych zawodach. Dziękuję i szczęść Boże. W obchodach Dni Brzozowa wziął udział także dwie delegacje z Ukrainy. Jedna z miasta partnerskiego Sambora, druga delegacja z Dobromila. O wrażeniach z pobytu w Brzozowie opowiedział mer Dobromila Michajło Matijasz. Bardzo nam miło gościć Państwa u nas na Dniach Brzozowa. Proszę powiedzieć króciutko o wrażeniach. Дуже мені подобається ваше місто Брзозов. Це взагалі такий маленький рай для вас і для ваших мешканців. Дуже хотів би подякувати вашому меру, пану Жозефу, за запрошення. Маємо в планах підписати умову по співпрацю між громадою Добромиля і громадою Бжозу. А також з нагоди хотів би привітати вашу громаду з святом міста Бжозова. І я думаю, на слідуючий рік обов'язково до вас приїдемо теж з делегацією. У нас вже є така співпраця з вами, вже підписана умова між нашими школами Добромильською і Бжозовською по співпраці між дітьми, там культурна співпраця, спортова. І так запрошуємо вас теж до Добромиля і ваше телебачення на Дні Добромиля. Класифікація генеральна заводів представляє się następująco. В категорії молодіжових дружин пожарничих дівчат і хлопців виграла Стара Вєś. W grupie C kobiet zwyciężyła jednostka OSP ze Zmiennicy, zaś w grupie A seniorów zatriumfowała jednostka OSP z Przysietnicy. O przebiegu zawodów opowiedział także Edward Rosenbeiger, prezes zarządu oddziału powiatowego OSP. Można tak powiedzieć, że ochotnicze straże pożarne dbają o to, żeby ta współpraca, szczególnie z młodzieżą, wpłynęła na to, żeby jak największa liczba tej młodzieży zasiliła później szeregi ochotniczych straży pożarnych. Bo czym za młodu skorupka nasiąknie, tym później jest efekt w działaniach ratowniczych, jakie podejmuje już strażak dorosły, bo chcąc
uczestniczyć w działaniach, trzeba mieć co najmniej te 18 lat. Dzisiejsze zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP odbywają się w ramach 3-dniowych obchodów Dni Brzozowa. Uczestniczy w niej 21 drużyn, czyli o jedna drużyna więcej niż w roku ubiegłym. Poziom tych zawodów jest, widzę, bardzo wysoki. Świadczy to o dobrym przygotowaniu naszych strażaków ochotników. To przygotowanie to duża zasługa przede wszystkim Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, bowiem to komendant powiatowy szkoli naszych strażaków ochotników. Ale też muszę podkreślić, że nasi strażacy w zamian za to, że są bardzo aktywni, uczestniczą w szkoleniach, w wielu akcjach, posiadają już obecnie bardzo nowoczesny, drogi sprzęt strażacki. I myślę, że to się opłaca, opłaca się inwestować w strażaków, ponieważ są na każde zawołanie, uczestniczą nie tylko w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale przede wszystkim przy różnego rodzaju klęskach żywiołowych. Na uczestników i przybyłych gości czekała pyszna grochówka. Dla dzieci nie zabrakło popcornu, waty cukrowej i zimnych napojów. Na koniec zawodów burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, przewodniczący Rady Miejskiej Edward Sabik i komendant Powiatowej Straży Pożarnej starszy brygadier magister inżynier Jan Schmidt wręczyli zwycięzcom nagrody ufundowane przez burmistrza Brzozowa.